Dzisiaj test Asus ROG Strix Car 18 z RTX 4090, a w nim sprawdzimy osiągi w najnowszych grach takich jak Forza Horizon 5 z ray tracingiem, Cyberpunk 2077 z DLSS3, czy ekran 240 Hz w Doom Eternal. Bardzo proszę o liczne lajki dla moich LEGO pomocników, którzy krytycznym okiem będą badać każdy detal. Z zewnątrz od razu da się zauważyć, że laptop jest większy od swojego poprzednika z 2022 roku. Mamy tu także niestandardowy 18-calowy ekran ROG Nebula o proporcjach 16:10. Pełnowymiarowa podświetlana klawiatura, duży wygodny touchpad. Wszyscy wiemy, że laptop jest tak dobry, jak dobre jest jego chłodzenie. Tym razem projektanci postanowili przeznaczyć cały tył urządzenia na potężny radiator, który rozprasza więcej ciepła dzięki dużej gęstości żeber i systemu trzech wiatraków TriFan. Ponoć ulepszono też pracę wentylatorów, zmieniono kształt i grubość łopatek, a także zwiększono ich gęstość. Czy to wszystko da radę schłodzić potworną kartę graficzną RTX 4090? Oby tak, bo jest to test sponsorowany, więc niezręcznie byłoby, gdyby było inaczej. Zanim przejdziemy do testu, warto wspomnieć, że wszystkie gry są uruchamiane w wyższej rozdzielczości, czyli 2560x1600. Jest to standardowa rozdzielczość dla monitorów o proporcjach 16:10, a także wyższe obciążenie dla grafiki. Zacznijmy sobie na spokojnie od Doom Eternal. Włączyłem grę, odpalam najnowsze ustawienia z natywną rozdzielczością i grafika mnie nie zaskakuje. Zaskakuje mnie liczba FPS-ów, bo ta wynosi tylko 50? Halo Asus, wysłaliście mi nie ten laptop co trzeba. Zamknąłem grę, zainstalowałem najnowsze sterowniki, zaktualizowałem system i odpaliłem ponownie. Benz! 150-200 FPS-ów. W strzelankach płynność jest bardzo ważna. O ile w samochodówkach 60 FPS-ów jest ok, to w strzelankach opóźnienia są zbyt duże. Różnica między 60 a 140 FPS-ów jest taka, jakby ci ktoś przyspawał myszkę do obrazu. Myślę, że taka liczba FPS-ów dałaby większą przewagę w grach multiplayer niż tutaj w Doomie. Chociaż potwory były innego zdania. Dobra, cześć potwory, idziemy do Cyberpunk 2077. To prawda, że DLSS 3.0 jest dostępny tylko dla kart z serii 40? No to chętnie sprawdzę, jak to działa w praktyce. Wszystkie ustawienia na maksa, nawet muzyka i dźwięk otoczenia. DLSS ustawiam na jakość. Okolice 90 i 110 FPS. Ładnie. Gra jest responsywna i piękna. Co mi się nie podoba, to dźwięk komputera. Jest wyraźnie słyszalny. Okej. Teraz naprawdę rozgrzałem ten sprzęt, słyszycie? Na szczęście jest rozwiązanie tego problemu. Asus w swojej aplikacji Armory Crate daje możliwość personalizacji aktywnego chłodzenia. Miałem włączone bardzo agresywne ustawienie Turbo, które jest dedykowane głównie do pracy przy renderowaniu skomplikowanych projektów graficznych i wideo. Do grania mamy preset Performance, który pozwala obniżyć głośność wentylatorów, jednocześnie utrzymując temperatury na bezpiecznym poziomie. Jestem po takiej dłuższej sesji grania, nie wiem, z 20-30 minut. Głośność głośników mam ustawione na 60% teraz. Grę słychać bardzo wyraźnie, mimo że kawałek od komputera siedzę. No i zobaczcie. Tylko zmieniłem to ustawienie w Armory Crate z Turbo na Performance i w gry można sobie grać, zwłaszcza takie, no ja nie wiem, czy jest jakaś bardziej wymagająca obecnie na rynku gra niż Cyberpunk. No i mamy wszystko włączone na maksa. Super rozdzielczość DLSS jest w trybie automatycznym. Tu mamy wszystko wysoko poustawiane. No i jeszcze sobie tak jeszcze postukam.
żebyście mieli porównanie, jeśli chodzi o głośność. No jest naprawdę, naprawdę cicho teraz. Jezu, co to się dzieje? Da się na spokojnie grać, słuchać dialogów, słyszeć skąd przeciwnicy nadchodzą. Nie ma żadnego problemu. Postanowiłem włączyć DLSS 3.0 i zauważyłem wzrost FPS-ów z około 100 do nawet 140, ale niestety jakość wyświetlanego obrazu na dalszym planie w dziwny sposób się pogorszyła. Wyglądało to tak, jakby poszarpany i rozmazany obraz był zauważalnie gorszy i wolałem wrócić do poprzednich ustawień. Battlefield 2049, czyli moja ulubiona strzelanka, w której właśnie dobijam do 300 godzin. Znowu, wszystko na maksa, sprawdzamy najnowszą mapkę. Spodziewałem się gorszych wyników, ale pozytywne zaskoczenie, bo 100 FPS-ów to już pułap grywalności strzelanki, gdzie spokojnie można rywalizować zgodnie z zasadą PC Master Race. Ustawienie DLSS z Quality na Performance nie dało większego skoku płynności. Ogólnie rozgrywka była płynna, opóźnienia nieodczuwalne, mimo że grałem na myszce bezprzewodowej. Komputer pracuje na tyle cicho, że można grać na głośnikach. Skoro już przy głośnikach jesteśmy, w tym laptopie mamy skierowane w dół niskotonowe głośniki, które generują delikatne wibracje, co właśnie byłem w stanie odczuć w doskonale udźwiękowionym Battlefieldzie. Eksplozje czy wystrzały z broni dają delikatne uderzenie również na biurku. Komputer oczywiście nie skacze nam, nie martw się. Bas jest mocniejszy, a wysokie tony przyjemne. Tutaj nie ma zaskoczenia, produkty Asusa brzmią dobrze. Ostatnio miałem okazję testować najnowszy ROG Phone, który często zastępuje mi głośnik przenośny. Forza Horizon 5. Maksymalne ustawienia przy natywnej rozdzielczości, włączony ray tracing od 100 do 116 FPS. Setki godzin w tej grze i szczerze nie zauważam większej różnicy w płynności tutaj. To dlatego, że kamera jest ustawiona statycznie za samochodem, płynnie za nim podąża, dzięki czemu w tę grę komfortowo można grać nawet w 30 FPS. Przestawienie wszystkich ustawień na maksymalne daje dodatkową imersję, a ograniczenie płynności do 60 FPS-ów ciszę podczas grania. Laptop wyposażony jest w najnowszy wyświetlacz ROG Nebula. Posiada 100% pokrycie palety DCI-P3, która ma wielokrotnie więcej widzianych przez nasze oczy barw niż paleta sRGB. Dzięki czemu piękne barwy nieba, zieleni i pustyni wyglądają jeszcze lepiej. Asus ROG Strix Car 18 ma ekran o proporcjach 16 do 10, które poprawiają pracę w programach graficznych i wideo, takich jak DaVinci Resolve czy Adobe Premiere Pro. Widzimy lepiej okienka podglądu, bez potrzeby zmniejszania linii czasu, gdzie edytujemy klipy. Czasami dodatkowe kilkaset pikseli u dołu i u góry robi robotę, bo nie tracimy czasu na powiększanie czy przewijanie jednej czy drugiej strefy roboczej. W przypadku tego sprzętu, gdzie mamy w smukłej obudowie RTX 4090, możemy pracować na wyjeździe, tworząc skomplikowane wideo bogate w efekty i zaawansowane przejścia, renderowaniem których zajmuje się właśnie procesor graficzny. Dygresja. Zeszłoroczny Asus ROG Strix Car G733 w moim przypadku pracuje właśnie jako stacja renderująca. Wszystkie filmy, które zobaczyliście na moim kanale, wyrenderował laptop. Jest to fajne rozwiązanie, bo nie generuje tyle ciepła, co duży PC. Dokładny opis wszystkich technologii i nowoczesnych rozwiązań możecie znaleźć na stronie Asus, gdzie obrazowo jest przedstawione, jak to działa. Ode mnie macie test w praktyce. Jak dla mnie to spory krok w przód, zwłaszcza jeśli chodzi o wyświetlacz. Swój komputer niejednokrotnie zabierałem na wycieczki, by czasem przygotować treści dla was w podróży lub zwyczajnie pograć w miejscu,
miejscach, gdzie kiepski internet nie pozwala na korzystanie z serwisów streamingowych. Możliwość zabrania ze sobą całej tej mocy obliczeniowej daje dużo wolności w tworzeniu i rozrywce. Szkoda, że będę musiał pożegnać się z tym sprzętem, ale chociaż zostanie miłe wspomnienie w postaci tego wideotestu. Dajcie szczerze znać, co myślicie o tym laptopie. Najciekawsze opinie będą sercowane, a najlepszy z najlepszych komentarzy dostanie przypięcie. Dzięki Wam, że byliście na tym wideo. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!